być to problematyczne. I to już nawet nie chodzi o chęci twoje, czy Lil Masti, tylko o to, że Lil Masti odrzuciła naszą propozycję finansową odnośnie obrony pasa. I wiele osób pyta o kolejną walkę Lil Masti, ale niestety, tak jak wielokrotnie podchodziliśmy do rozmów, złożyliśmy naprawdę bardzo atrakcyjną propozycję dla Anieli. No ale jej żądania były tak wielkie, tak przekraczające przyjęte przez nas normy i standardy wypłat, oczywiście, że no nie udało nam się znaleźć wspólnego języka. Było to po prostu niemożliwe. Lil Masti odrzuciła naszą propozycję, a ponieważ wcześniej nie była aktywna przez ponad rok, no to byliśmy zmuszeni podziękować jej za to. Więc można powiedzieć, że... Znaczy, pas został jej odebrany, tak? Więc aktualnie w Fame MMA kobiet nie ma mistrzyni. Pas został odebrany, pas jest w chmurze, można to tak nazwać. I wyjaśnię ci, jak to widzimy, bo mamy na tej gali jeszcze walkę z Usie, z Kamisz Kolandią i ta walka będzie tak zwanym title eliminatorem. I jeżeli chodzi o drugą pretendentkę do pasa, no to wydaje mi się, że Marta Linkiewicz zasługuje na to, żeby podejść jeszcze raz do walki o pas. Więc tutaj myślę, że gdzieś tam druga, trzecia...